Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski, witam w kolejnym Tomografie. W programie, w którym dzielę się z Państwem swoimi przemyśleniami na temat aktualnych, mniej lub bardziej, wydarzeń politycznych, ale też będę się tutaj starał robić coś z przymrużeniem oka, zwłaszcza gdy rzeczywistość wręcz do tego zmusza. Zastanawiacie się Państwo, o czym dzisiaj będziemy mówić? No, będziemy mówić o tym, co stało się w związku z wielką stratą Michała Kołodziejczaka, który zdecydował się na start z list Koalicji Obywatelskiej. Stratą oczywiście dla rządzącej formacji politycznej, która strasznie jakoś tego przeboleć nie może i przez to uruchomiła całe zasoby propagandy. Ale zacznijmy może od samego początku. Idą wybory parlamentarne. Formacja rządząca żyje coraz bardziej obawą, że tych wyborów parlamentarnych nie wygra. Albo nawet jeżeli je wygra, to nie będzie miała jak utworzyć większości parlamentarnej i tym samym no, utrzymać jakby nie było dziesiątek tysięcy stanowisk. Skoro propaganda nie idzie, to staje się coraz głupsza, coraz bardziej grubiańska i coraz bardziej prymitywna, a co więcej, wydaje mi się, że nawet przeciwskuteczna. Bo spójrzmy tak naprawdę prawdzie też w oczy. Kim był, proszę Państwa, Michał Kołodziejczak? Przez wielu był określany nowym leperem, wydawał się być takim liderem rolniczym, który rzeczywiście ma coś do powiedzenia, ale tak naprawdę polityczny przekaz Michała Kołodziejczaka był żaden. No nie mogliśmy od niego usłyszeć jakiejś konkretnej wizji politycznej na temat tego, jak ma Polska wyglądać, na temat tego, jak stosować konkretne rozwiązania. No to były takie raczej oczywistości. Nawet jeżeli gdzieś coś wynikało z logiki, no to tak jakby powiedzieć, nie wiem, że listopad to są drzwi do grudnia. No to cała ta retoryka Kołodziejczaka w zasadzie uprawniała go do tego, żeby móc zadawać się z każdą formacją polityczną. Zadał się więc z największą i po prostu sprzedał swoją postać, co jest rzeczą normalną w polityce. Ale dlaczego nie może tego przeżyć formacja rządząca? Ano dlatego, że przez całe lata próbowała się kreować jako ta formacja, która rzeczywiście występuje w interesie polskiej wsi. Wojna na Ukrainie i reakcja rządu Prawa i Sprawiedliwości na tę wojnę, na to, że dopuściła, ten rząd właśnie dopuścił do tego nieograniczonego importu zboża z Ukrainy, jednak mocno nadwyrężyła ten wizerunek Prawa i Sprawiedliwości na polskiej wsi. A to jest coś, czym PiS przez ostatnie lata jednak wygrywał wybory. Pamiętacie Państwo, no przecież to są bardzo nowe wydarzenia, tą wściekłą reakcję rządowej propagandy na transfer Kołodziejczaka, te programy o tym, że Kołodziejczak ma zdjęcie z kimś, kto pracował w Sputnik Polska, że Kołodziejczak na kongresie znowu sfotografował się z jakimś działaczem, który być może ma coś związanego z Rosją, że Michał Kołodziejczak to taka straszna postać, która oto zdradziła polską wieś i poszła do Donalda Tuska. Ale przecież to wszystko przynosi efekt odwrotny do zamierzonego. Kołodziejczak ma darmową kampanię wyborczą. Dziwię się, że spin doktorzy PiS-u, a przez wiele lat słyszeliśmy o tym, że PiS właśnie dysponuje taką grupą ludzi bardzo mądrych, którzy tak przebiegle potrafią poprowadzić kampanię wyborczą, dziwię się, że nie dostrzegają, iż wywołują efekt odwrotny do zamierzonego. Bo o Kołodziejczaku jest dzisiaj tak głośno, jak jeszcze nigdy nie było wcześniej. I to nie przez jeden dzień, a przez kilka dni. Być może nawet jeszcze tygodnie, być może to jeszcze będzie trwało w kampanii wyborczej. To efekt, którego PiS na pewno nie oczekuje, a na który bardzo, bardzo pracuje. I jeszcze jeden aspekt, który w zasadzie już zmusił mnie do nagrania tego dzisiejszego tomografu na ten właśnie temat. Zobaczcie Państwo ten spot, gdy przedstawia się Michała Kołodziejczaka i jego występ sprzed paru lat, gdy mówisz tam, że Amerykanie kłócą nas z Rosją, gdy pokazuje obraźliwy gest w kierunku placówki Stanów Zjednoczonych Ameryki, a nagle pojawia się wspaniały prezydent, premier, politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że nie, nasza droga to jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, nasze bezpieczeństwo opiera się o Amerykę. Proszę Państwa, przecież to skrajna naiwność, żeby tak prowadzić politykę zagraniczną, by bezpieczeństwo kraju opierać o jakikolwiek sojusz, z kimkolwiek. Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób tłumaczy nam, że jest formacją, która nie jest w stanie zapewnić nam jakiegokolwiek bezpieczeństwa, bo wszystko opiera na woli obcego kraju. I to jest ta sama opcja,
która próbuje nam mówić, że jest opcją suwerennościową. To chyba w tym jest najbardziej zabawne. A ja czekam na Państwa komentarze, czy ktoś z naszych widzów, no z naszych widzów pewnie nie, ale może ktoś tutaj jednak zajdzie przypadkiem, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie się na to nabrać. Dziękuję. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy tomograf. Żegna się Tomasz Jankowski. Wbrew cenzurze zapraszam do subskrybowania naszego kanału i polubiania nas w innych mediach społecznościowych. Jesteśmy na Telegramie, na Facebooku, na TikToku także. Do zobaczenia.